Ten kończący rok dzień, a właściwie wieczór, chciałbym, drogie siostry, drodzy bracia, wszystkim wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że byliście tak dobrzy i przychodziliście tu na każde nabożeństwo, jakie się tutaj odbywało. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że mogliśmy dzielić z wami społeczność. Chciałbym podziękować także bardzo serdecznie naszym przyjaciołom, sympatykom, którzy choć nie są członkami zboru, jednakże zaszczycali nas swoją obecnością i byli razem z nami, ciesząc się, płacząc i modląc się. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ale w tym momencie chciałbym także wyrazić słowa wdzięczności tym wszystkim, którzy poprzez internet na przestrzeni jakiegoś czasu nas oglądali. A liczba tych osób wcale nie jest mała. Jest ich około 10 tysięcy. Rozsiani na wszystkich kontynentach naszego globu. Począwszy od Japonii, poprzez Indonezję, dalej poprzez nawet Wietnam, Australię. No i nie będę wymieniał wszystkich krajów, bo i tak bym je wymienił. Nie wymieniłbym wysp na oceanach, z których otrzymywaliśmy informacje, że nas oglądają. Bardzo wam jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że darzycie nas sympatią. A przy okazji pozwólcie, że skieruję do was słowo zaproszenia. Gdybyście kiedykolwiek byli w Polsce z odwiedzinami, na urlopie, odnajdźcie taką małą miejscowość na Podbeskidziu, która nazywa się Ustroń i przyjedźcie nas odwiedzić. Będzie nam bardzo miło, jeśli was będziemy mogli gościć, jeśli będziemy mogli podziękować wam osobiście za odbiór naszych nabożeństw tam, gdzie los was rzucił. Chcę się także teraz pod koniec roku, bo wiem, że będziecie oglądać ten program z poślizgiem gdzieś prawdopodobnie w styczniu, może w połowie, może pod koniec stycznia. Niemniej jednak chciałbym, abyście wiedzieli, że zbór Betel w Ustroniu kocha was, miłuje was. I za chwilę zbór Betel chce się o was pomodlić. I chcemy się o was pomodlić i pobłogosławić was. Jesteśmy świadomi, że gdyby nie taka potrzeba, to byście nie opuszczali swojej ojczyzny, swojego kraju, swoich rodzin. No ale sytuacja jest, jaka jest. I chcemy wam życzyć, abyście tam, gdzie jesteście, nie wiem, czy jesteście z rodzinami, czy bez, ale żebyście się nie czuli samotni. Żeby Bóg wam pomógł także rozwiązać jak najszybciej wasze problemy, jeśli by to było możliwe, wrócić do waszych rodzin. Chcemy się o was za chwilę pomodlić. A po modlitwie, nigdy jeszcześmy tego nie robili, chciałbym, żebyście zobaczyli tych, którzy ten program dla was przygotowują. A więc ta grupa z naszego zboru, zboru Betel, która nagrywa, a następnie przygotowuje program, żebyście ich mogli także zobaczyć. Oni rozeznali swoje powołanie, a tym powołaniem jest usługiwanie wam. I w związku z tym po modlitwie tę grupę, a więc telewizję Betel, poproszę, aby podeszła tutaj do przodu. Pomodlimy się także o nich. A wy tam, gdziekolwiek jesteście, zapamiętajcie ich twarze i także się o nich od czasu do czasu, częściej niż rzadziej, pomódlcie. Bo od tego, na ile Pan im da łaskę, na tyle wy będziecie mogli, potem oglądając te programy, korzystać z tych nagrań. Ale tymczasem proszę zbór Betel, aby tych wszystkich naszych rodaków, rozsianych po całym kręgu ziemi, którzy nas oglądają, a jak powiedziałem, tych osób jest dość sporo. Cieszymy się, jest to naszym przywilejem, że możemy docierać do was, nieść wam radosną nowinę, zwiastować wam słowo. I mam nadzieję, że naszym poselstwem jesteście zbudowani, bo się o to modlimy. I chcemy się także teraz o was pomodlić. Panie, ty jesteś tym, który
ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Panie, Ty wiesz, gdzie są nasi rodacy, którzy z tego kraju, w którym my jesteśmy, wyjechali. Wyjechali, ponieważ taka była potrzeba chwili i gdziekolwiek dzisiaj oni są. W Ameryce, w Kanadzie, w Ameryce Południowej, w Australii, gdziekolwiek zagnały ich losy, prosimy Ciebie, Boże Ojcze, abyś ich błogosławił. Prosimy, błogosław tych, którzy nas oglądają, którzy nas słuchają. Proszę, Panie, aby Twoje błogosławieństwo spływało na nich. Na nich, także i na ich rodziny. A jeśli ich rodziny pozostały w kraju, pozostały w Polsce, proszę, abyś także te rodziny tutaj błogosławił. Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten przywilej, jaki nas spotkał, że możemy tym ludziom usługiwać poprzez internet, poprzez ten środek zwiastowania Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Chwała i uwielbienie. Panie, pozdrawiamy w imieniu Twoim tych ludzi przy ostatniego dnia tego kończącego się roku i wierzymy, że tak jak słyszeliśmy na wstępie, będziesz z nimi aż do końca. Bo Ty jesteś Bogiem wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Amen. Proszę ekipę telewizyjną, więc bardzo proszę tych wszystkich, którzy się programami zajmują, aby podeszli do przodu. Pomodlimy się o tych, którym ta służba została powierzona i którzy tę służbę wykonują. Jak widzicie, nie jest to wcale mała grupka, jest to dość sporo osób, ale też to wymaga niezwykle mozolnej i wielonakładowej pracy. Alleluja. Chwała Panu. Alleluja. Poproszę Arkadiuszu Ciebie, żebyś się pomodlił o naszą telewizję. Panie Jezu, jesteśmy Tobie wdzięczni za nasze siostry i naszych braci, za ich chęci, za ich poświęcenie, za te godziny spędzone i przed komputerami, robiąc to, co robią, Panie. Chcemy Ci za ich dzieło, za ich służbę dzisiaj, tego dnia podziękować, ale też w Twoim imieniu chcemy pobłogosławić, abyś pomnażał, abyś poszerzał ich granice, poszerzał horyzonty, abyś poszerzał pod każdym względem i tym sprzętowym, ale również tym osobowym, Panie. Abyś dotykał serc tych, którzy mają jeszcze pragnienie, chcą dołączyć do tej służby, aby mogli to uczynić. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa błogosławimy Wam, nasze drogie siostry i drodzy bracia, aby Pan był z Wami we wszystkim, co czynicie i aby błogosławił dzieło Waszych rąk. Amen.